Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Widzimy się oczywiście w grze Lama Legacy 2. No i cóż, kolejny odcinek, kolejne przygody i kolejne okazje, żeby niechybnie zlamić i przegrać wszystko i tak dalej. Musimy pomarudzić. Tak, tak, to też. No i właśnie przy okazji może słyszeliście siostrę, może nie. Jest tu ze mną w pokoju, siedzi i mi chowa sobie na ukulele. Więc tak, jeśli będą jakieś zakłócenia, to wybaczcie, nie moja wina. To wina siostry i tego, że nie jestem w stanie jej wygonić z pokoju. Ale dobra, mniejsza z tym. Idziemy dalej, nie przejmujemy się niczym. Na nic nas nie stać. Więc lecimy, oddajemy słówę. Zyskujemy z tego 10. Znaczy, tak jakbyśmy 10% naprawdę zachowywali tych zarobków. Okej, fajnie. No i lecimy naszym łucznikiem, w którym pewnie zginiemy bardzo szybko. I tak, jeśli chodzi o dzisiejsze plany, to cel, priorytet, jak zwał, tak zwał, jest prosty bardzo. Chcę w końcu pokonać jakiegoś bossa, znaleźć jakiś skarb, cokolwiek. Wiecie, chcę po prostu mieć postępy. A nie ciągle tylko, jak to się nazywa? O, no brakuje mi słów teraz. A nie, no tak, nie ciągle tylko lamić i nic nie osiągać. Okej. Pozbędziemy się go spokojnie. I jak widać, ten łucznik jest mocny. Chociaż to raczej kwestia tego, jakie mamy przedmioty ze sobą, niż samej mojej rozgrywki. Ale dobra, mniejsza. Tak, jest to mocne. Więc może nie zlemimy tak na śmierć całkowicie. Fajnie by było. No i oczywiście już musiałem zlamić. Ale tak, na przyszłość nie strzelaj w powietrzu, jeśli chcesz trafić precyzyjnie gdzieś. Tam góry też coś jest, to trzeba to sprawdzić, oczywiście. No i cóż jeszcze tu mogę dodać? No. Mimo tego, jakie mam priorytety dzisiaj, to oczywiście nie odpuszczę sobie zwiedzania, bo ja muszę zwiedzać, ja chcę skarby. To jeśli się nie uda tym łucznikiem, to będę smutny. A jednocześnie spodziewałem się takiego rezultatu, bo wiecie, znacie mnie. I wiecie, że ja nie umiem. Ale okej. No, health plus. Ciężkie. Okej, hyc, tak. I oczywiście już zlamiłem, na pierwszej możliwej okazji. Dobra, ale mniejsza. Full focus, fort focus i inne fokusy, jakie tylko istnieją. I może fajnie byłoby nie otrzymywać obrażeń od byle czego. Okej, rozumiem. A, dobra, full focus, jak już mówiłem. Mimo tego, że zlamiłem tutaj, to dało się jakoś przeżyć, więc nie jest najgorzej. Teraz tak, co tu mamy? O, nie. I gorsze jest to, że ja go muszę pokonać, bo z nich fajne rzeczy wypadają najczęściej. I pewnie zginę przez to, że jestem taki chciwy i chcę go pokonać. Dobra, nie umarłem. Ale patrzcie, ile HP, no. To się nie może dobrze skończyć. No ale wiecie, że to się dobrze nie może skończyć. Kolejny? Jeszcze z jakimś wybuchem? I olbrzymi szkielet? No, nie przesadzają trochę z ilością tych wrogów? Co? Cicho, siostra! Czemu wykrakałaś? Ja wiedziałam. Ale dobra, no smutne. Ale tak jak mówiłem, Lama Legacy. Nie bez powodu tak to nazwałem. Ja po prostu ty tak lamię, że to już jest powód do wstydu. Ale okej. Combative. Kucharz, to może nie być najlepsze, ale okej. Tu mamy jakieś FND, nawet nie wiem, co to jest, i jakiś antyk Ambrozja. Czy chcemy czarodzieja, czy chcemy barbarzyńcę? Plus 50% mnie oczywiście przekonuje. Ale tak, skoro jest 50, to pewnie to jest jakieś naprawdę niebezpiecznie zabójcze. Więc no. Co by tutaj ulepszyć teraz? Ciężki wybór. Życie. Tak, siostra, jest gdzieś w tej grze bard. Nie. Poza tym to, kto się trafi, siostra, to jest losowe, więc nie mogę gwarantować, że będę zawsze grał bardem. Bo jeśli się nie trafi bard do wyboru, to co czym mam grać, jak nie będę mógł niczym grać według ciebie? Ale dobra, mniejsza. Co tutaj ona mówi? Czy kiedyś się zastanawiałeś, kaczucho? A nie, może nie Wonder, zastanawiałeś się tylko
wędrowałeś tutaj? Nie, ciężko powiedzieć, chyba jednak zastanawiałeś. Doki są tak blisko wody. Jednak wszystko tutaj jest suche. To cokolwiek jest pod spodem, to nie jest woda, to po prostu wygląda jak woda. I nawet nie myśl o tym, żeby się zanurzyć. To coś jest trujące, kaczucho. I też ciężkie. Aha. Rzuciłem tam parę rzeczy i wszystko tam... No tonie po prostu. Zastanawiam mnie, dlaczego ten żywy safe może tam się utrzymywać. Okej, jakieś takie dziwne teksty. Nie jestem w formie. Zobaczmy, szukać, co ten safe powie. Nie byłem zawsze taki w pełni oddany inwestycjom, kumplu. Kiedyś byłem ojcem i to było i byłem w porządku z tym wszystkim. Pamiętam, jaki Wrinkly, nie jestem pewien, co to znaczy, ale jaki był mój dzieciuch, kiedy się urodził. Zawsze wydawało się, że dzieciaki są urocze i gładkie. Melabel, też nie wiem, co to jest. Mój dzieciak wyglądał jak rodzynka, która została wysuszona na słońcu. Okej, nie wiem, czemu takie dziwne rzeczy gadasz, ale okej. Oddajemy wszystko Karnowi. Oddaliśmy okrągłe zero, więc naprawdę jest świetna inwestycja. Nie musieliśmy mu nic oddawać. Jej, i w ogóle. A teraz tak, no. Tak. Tak. Tak, siostra. A teraz prosimy nie rozpraszać, ja tutaj mam ważną misję do osiągnięcia. Nie. Najgorsze i tak jest to, że w sumie jak otrzymam obrażenie, to właśnie nie mogę atakować przez jakiś czas. Więc, no, nie będzie dobrze. Okej, teraz krzyk. Nie. Nieważne, ale dobra, mamy challenge'a. Nawet nie czekam dłużej, idę po challenge'a. Musimy go zaliczyć. Ja chcę jakieś nowości, więc... O nie, nie mogę atakować. Więc full focus. Siostra, wiem, że zlamię, ale nie musisz mi jeszcze tego przypominać. Okej, na spokojnie. Szyk. Bonk. I jeszcze więcej wrogów, oczywiście, bo nie może być spokojnie. Chociaż przez chwilę. Nie, trzeba mnie zaspamić wrogami, którzy nie ubiją. I co teraz? O nie. Okej, nie dosyć, że został chyba najgorszą cechę, jaką mogłem dostać. To jeszcze tu jakiś miniboss się pojawia, czy w sumie... Już ci mówiłem, siostra, że nie mogę atakować, jeśli otrzymam obrażenia. To jest naprawdę okropne w moim wykonaniu. Okej, dobra, odkryłem teraz jedną bardzo ważną rzecz. Mogę dalej spin kickować. To nie jest wielkie pocieszenie, ale zawsze jakieś. Okej, a to jak działa? Dobra, taki po prostu klucze. Łodem przed siebie. Dobra. Oczywiście, że nie udało mi się rzucić czaru. Coś mówi, że ta cecha mnie jeszcze tutaj ubije. Tak, zdecydowanie. Może bym to zaliczył, gdyby nie ta cecha. Ale cecha robi swoje, rzecz jasna. Okej. Nie, to tyle. To tyle niestety. Chociaż nie, przez ten blok, powiem wam szczerze. Gdyby ten elitarny tutaj nie miał tego blokowania, to bym jeszcze to ugrał. O proszę. To było dopiero pierwsze wyzwanie? Naprawdę, tu jeszcze coś będzie? Okej? Okej, więcej tu nie było, ale to tyle. Trochę metalu i nic więcej. Ja właśnie prawie zginę za stertę metalu, który i tak mi jest niepotrzebny, bo nie mam złota, żeby cokolwiek z nim zrobić. Nie wierzę. Nie wierzę po prostu w swoje możliwości. Wiecie co, to chyba będzie naprawdę ostatni odcinek, jeśli tak dalej ma wyglądać. Bo to jest takie... Jakby to najłatwiej powiedzieć, no aż smutne. Jak bardzo mi to nie wychodzi.
No dobra. O, niestety. Nie, siostra, nie dlatego, że siedzisz. Zawsze tak mi nie wychodzi. Zawsze tak lamię. Jestem po prostu lama. Nie zarobiłem na nic. Nie dosyć, że to jeszcze muszę grać barbarzyńcą w taki sposób znowu, że nawet nie będę wiedział, ile mam życia. No, były tylko jeszcze gorsze opcje. Typu obniżone wszystkie statystyki oprócz tego, że dostajesz regenerację many. Na klasach, które nie polegają na czarowaniu. Ale dobra. A, zrobiłem temu totemowi trochę kofta, czyli chyba kofty chyba tłumaczyć, nie wiem. Ale wydaje mi się, że chyba nic nie jada. Ach, dziwne, bo ten żywy save po prostu normalnie je. Tak czy siak. Chcesz trochę kofty? Oczywiście, dzięki. Te dialogi nie wiem, czy mają jakiś sens większy, czy nie, ale mniejsze. Idziemy, tak, musimy znowu oddać, plus 60%. Nie widzimy swojego życia, więc tak, śmierć szybko nadejdzie. Ale na plus przynajmniej wiemy, że nie ma co się teraz zastanawiać nad tymi, jak to się nazywa. A, brakuje mi słów. No nad tymi challenge'ami, tak, dzięki siostra. Wiecie, do tych bram mieczowych, bo w sumie to tam... Okej, dostajemy metal, ale... Na co mi metal, jak mam dużo metalu, a nie mam co z nim zrobić, bo złota brakuje. Ej. I ostrożnie, damy radę, musimy dać radę. Wygramy to, jesteśmy zwycięzcami, tak? Ja jestem zwycięzcą, dam radę. Muszę dać radę, nie mogę zlamić po raz kolejny. Okej, okay, full focus. Okej, okay, znowu zejście do biomu dolnego, do którego nie mogę wejść, bo tam, żeby na sobie wejść mogę, ale... Mówiąc już o jakiejś latarni słonecznej, której nie mam, więc tak. Lepiej tam chyba nie wchodzić bez takich przygotowań. I tak, hyc, skok. Ej, ostrożnie. Wiecie, teraz kiedy nie widzę swojego HP, to nie chcę go stracić, tym bardziej. Bo jeśli stracę, to po prostu nawet nie będę wiedział, ile straciłem i ile jeszcze będę żył. Nauczy ten wykrzyknik, nie wiem, co on zwiastuje. Ale cokolwiek zwiastował, to już teraz się tego nie dowiem, bo zepsułem wszystkie lampy, które pozwalam się wspinać tam. Na szczęście są tutaj drewniane kolce tylko, wiecie. Tak na których można się odbijać i przeżyć normalnie. Kolejny pokój, kolejny bezsens, że tak to nazwę. Okej, okej. Pierwsze otrzymanie obrażeń za nami. Szczęście dopiero pierwsze i oby ostatnie. Na dłuższą chwilę, bo nie chcę tutaj ginąć. Okej, oczko. Okej, drugie otrzymanie obrażeń. To jest głupie oko, którego nie lubię. Ale tak, mimo wszystko. O, chwilę, tu gdzieś jest jakiś sekret? Musi być. O, chwila, jedzenie. Jak super, 43 życie odzyskane. Szkoda tylko, że nie wiem, ile mi brakowało i... Jest ten sekret. A, tutaj. Dobra. Może się uda? Dobra, jakimś cudem mój promień trafił w to wszystko i pozwolił. Jak się muszę nauczyć w końcu po polskiemu gadać, a nie jakieś takie dziwactwa. Obiciel, tak? Okej. Znowu trzymane obrażenia. W głupi sposób. Na całe szczęście, mimo tego, że w głupi sposób trzymane, co? Jeszcze żyjemy. Gdyby tak zostało, wiecie, nie chcę zginąć. Okej. Okay. Sala z dwoma... tymi... skrzyniami. To nie zwiastuje niczego dobrego. Są dwie skrzynie, to muszą być wielkie jakieś problemy tutaj. Tak. Tak, jak myślałem. Są jakieś wielkie problemy. I prawdopodobnie śmierć też jest. Bo jak mówię, nie wiem, ile mam życia, nawet już nie liczę, ile otrzymam obrażeń, ile mogę jeszcze, chociaż dobra, nie da się liczyć otrzymanych obrażeń w sumie. I to jest najgorsze. Ale i tak, nawet jeśli zginiemy, to patrzcie, 1000 udało się zgromadzić. Więc nie jest aż tak strasznie źle, jak by mogło być. Pokonaj wszystkich wrogów, wyzwanie za skrzynię wróżkową. Okej. Okay. To jest po prostu defeat all enemies. To chyba nie będzie aż tak źle. Wiecie, no... All enemies może oznaczać, że i tak zginiemy tutaj, znając mnie. Ale może też oznaczać najprościej w świecie, że
musimy trochę wrogów pokonać i nie będzie żadnych problemów z tym. Okej, okay, spokojnie, jeszcze żyjemy. A to oznacza tylko jedną rzecz. Że jeszcze nie przegraliśmy i udało się. Mamy co? Mamy nowe rzeczy. Nowa runa, którą jest tym razem runa syfonowana. Więcej many na uderzenie odzyskujemy, super. Tylko... Po co mi mana na uderzenie, jak... jak to się nazywa? Chociaż... nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Idziemy stąd. Nie chcę tu walczyć. Uciekamy. Tak, trzeba wiać. I śmierć. To już chyba dzisiaj drugi albo trzeci barbarzyńca i drugi albo trzeci, który skończył tak samo źle. Ale hej, przynajmniej plus jeden. A, to dzięki za informację. Siostra mi poprawiła, żeby był łucznik. Ale tak. Okej. No cóż, powiem wam szczerze, że teraz mamy do wyboru ciekawe rzeczy. Nie wiem, który wybrać bardziej. Może wezmę chyba to. I tak, jako że zrobiliśmy całkiem znośną sumę pieniężną, to może uda się coś fajnego odblokować i... W sumie tak, możemy wziąć nową klasę postaci. Ej, nie ukrywam, chyba to nawet zrobię. Bo tak, to jest jakiś bokser. Wezmę go. Zobaczymy, jak działa. I tak, bokser odblokowany. Rękawice są metalowe. Ta broń jest zawsze załadowana. I swoich wrogów, żeby budować combo. Potem zmień wszystko w pinballa poprzez wrzucanie wroga na innego wroga. Pamiętaj, wróg twojego wroga jest twoim pociskiem. I chcesz zmienić się w bokser? No oczywiście, że chcę. I... Okej. Dosyć szybkie ciosy, fajne. A tu mamy jakąś kulkę. Dobra, czyli mamy już informację o tym, co to jest. A to jest... Okej, wiecie co? Wydaje mi się, że bokser będzie dosyć fajny. Tak, dobra, wiecie co, bokserem fajnie będzie się grało. Ale póki co tak. Aha, a co? Czy widziałeś, że Eustry Lemech jest pionierem większości stylów walki, których teraz używamy? On był mistrzem miecza, topora, włóczni i wielu innych bardzo fajnych rzeczy. Jest moim bohaterem. Obstawiam, że był wspaniałym gościem. W sensie, no, nigdy go nie spotkałam, ale... Ktoś, kto zna tak dużo, wie tak dużo o walce, no nie może być kimś złym. Póki co tak, dobra, tu mam takie fajne ataki, tak, będę musiał się przyzwyczaić do tego wszystkiego, ale fajne. Z tego, co widzę, to od kiedy mamy kilkanaście tamtego combo, to już możemy powiedzieć, że bijemy krytykami ciągle, więc fajnie. A w powietrzu mam jakieś inne ataki? Nie. Takie same, okej, dobra. I... Dobra, nie, wiecie co, to będzie fajne. A póki co idziemy i zobaczymy, czy możemy cokolwiek kupić, chociaż niestety wygląda na to, że nie, więc... Tam. Mamy 400 zł, szkoda byłoby to stracić, więc ulepszymy sobie... Chociażby obrażenia, żeby, wiecie, jak najmniej przepadło. Tam było wtedy chyba 11, 19, czegoś tak, teraz mamy... Okej, im więcej combo, tym po prostu mocniej bijemy. Ciekawa mechanika. Są jakieś konkretne informacje o combo? Tutaj? Dobra. Combo powoduje, że 2% więcej bijemy. Za każdy ładunek. Dobra, zrozumiałe. To nie czekamy, idziemy. I teraz mam nadzieję naprawdę coś osiągnąć, bo powiem wam szczerze, to jest chyba czwarty, może piąty odcinek, a nadal nic nie mamy, co? No jest trochę smutne. Z perspektywy mojej po prostu, jako że chciałem pokazać wam tą grę, a nie tylko moje lamy. Ale dobra. Pamiętajcie o jednej rzeczy, jak gramy tym czymś, to musimy polegać na tym, żeby móc szybko atakować i unikać ataków. Nasze ataki nie są takie mocne jak w przypadku, dajmy na to, barbarzyńcy.
Ale za to mamy jakieś takie inne możliwości. Co to w ogóle za pokój? O proszę, znaleźliśmy jakiś pokój z dziennikiem? Co? Okej. Aesop of Księgi. O chłopie, spójrz co my tu mamy. Kolejna dusza tu przybyła. Szukasz mojej mocy, tak? Cóż, coś ci powiem, dzieciarku. Ja widzę wszystko. Powyżej, poza kłamstwami, poza ego, poza czasem. Widzę pierwotne emocje, kiedy... gdzie prawda leży naga. I wiesz, wiesz co widzę, kiedy patrzę na ciebie? Widzę przerażoną małą duszę. Z glutem wchodzącym z nosa. Kupą wchodzącą z zada. Ochyda, ale okej. Dzieciaku, jeśli jesteś taki brzydki na zewnątrz, to co, ciekawe co jest we wnętrzu. Interesujące. Ile osób tam masz, dzieciaku? Cóż, nie wiem w jaką grę sobie grasz, ale nie zatrzymam cię przed podejmowaniem mojego wyzwania. To może być fajne. A słowo porady, dzieciaku. Mam potęgę empatii. Użyj jej, by przejść testy. Posłuchaj tych, którzy upadli przed tobą. Naucz się z ich porażek i może, po prostu może, masz jakąkolwiek malutką szansę. Enter the heirloom. Okej, tak. Wchodzimy do wyzwania kolejnego tego przedmiotu dziedzictwa. Wewnętrzne demony. Kolejny insight. Ja mam iść w górę czy w dół? Ktoś mi powie? Pewnie źle idę, znając życie. A, chwila. Air attuned to memory fragments of your subconscious thoughts. Okej, dobra, czyli w końcu możemy teraz zrozumieć te kulki. Wspomnienie Demetriusa. Znowu przegrałem. Każda ścieżka, którą podejmuję, jest błędna. Spokojnie, Demetriusie. Uspokój się. Pamiętaj lekcje, które ją sprzedali ci starsi. Ten, kto daje ci tylko dwa wybory, zawsze ukrywa trzeci. Okej, dobra. Podejrzewam, że po prostu skoro tak mówią, to pewnie tu gdzieś... Dokładnie, był po prostu trzeci ukryty wybór. Okej. Wspomnij Barbariusa. Byłem tutaj przez kilka godzin. Nie wiem co zrobić. Przeszkody są tylko ukrytymi okazjami. Co starsi mieli na myśli? Czy mogę używać tych kręcących się łańcuchów, by uzyskać przewagę? Jestem zbyt przestraszony, żeby spróbować. Ale tu akurat, powiem szczerze, to akurat jest coś, co sam już wykminiłem wcześniej. Tylko muszę się skupić na tym, żeby... Okej, żeby się odbijać prawidłowo. Oczywiście mi to nie wychodzi. Jak zwykle tracimy życie i inne takie rzeczy, ale spokojnie. Jeśli kiedykolwiek osiągnę tak zwany full focus, o którym ciągle gadam, to powinniśmy dać radę nie umrzeć na tych testach. Tak. Tylko ja i full focus, no. Czy ktoś widział większe kłamstwo? Ja i skupienie się, no przecież takie rzeczy nie istnieją. Udało mi się, okej. Okay. Jakimś cudem nie zginąłem. Okej, idziemy i kolejna kulka, co ona powie? Aha. Przed nami jest... Dobra, to jest wspomnienie Avianusa. Przed nami jest koszmar. Starsi mówili, że to jest... to są potężne, nihilistyczne myśli, które... rosły i się wzmocniły. Aha. Violence jest... Co to było? Violence. Agresja chyba, czy coś takiego nie. Violence chyba przemoc. Przemoc rodzi przemoc. Jeśli zaatakuję lub rzucę zaklęcie w pobliżu tego czegoś, obudzę to i dostanie mi się z powrotem. Pozostań spokojny, a nie zaatakują. Okej. Ja akurat musiałem.
Chyba, że da się otwierać w ten sposób, nie. Okej, czyli już wiem, o co tu chodzi. I okej. Fajny sposób na to, żeby gra przedstawiła właśnie mechaniki i różnych rzeczy. A i co tu teraz jest? Jeden może dokonać tego. Fajne, to było takim życzliwością, coś, co. Życzliwością. Coś, czego inny nie osiągnie siłą. No, dobrocią, życzliwością takiego. Jeśli dosięgnę koszmaru przede mną, może jestem w stanie to go uspokoić. Okej. Dobra, to jest ciekawe, czyli możemy wyłączać te bestie. Fajne informacje. Okej. Okej. Tutaj widzę, że będzie ciężko. Siostra, tylko tutaj się nie da wyłączyć. By wyłączyć, muszę mieć dostęp do niego. A do nich nie mam dostępu. Okej, czyli tak nie powinienem zrobić, chociaż okej, to też było rozwiązanie, jak się okazuje. Dobra, mogę wyłączyć koszmara tym razem. I... tak, okej, to jest fajne. Szczerze, podoba mi się fighter. I w ogóle patrzcie, ten boxer, fighter, czy jak mu tam się nazywa, może przychodzi przez wrogów, którzy nie atakują, od tak po prostu. W przeciwieństwie do innych klas. Kurczę, fajny jest. Spada, jego obrażenia są niewielkie, oryginalnie, początkowo. Ale fajny. Wiecie co, te klasy naprawdę to są ciekawe. Tak samo inne te rzeczy, ale... Czyżby się udało coś osiągnąć? Ostatecznie? Wow! Wiem, siostra, sam w to nie wierzę, że coś osiągnąłem. Ha! Gratulacje, dzieciuchu. Udowodniłeś, że możesz słuchać i się uczyć. Weź... Aha. To cię zaprowadzi daleko. Pamiętaj, ludzie mogą kłamać, ale emocje zawsze mówią prawdę. A jeszcze jedna ważna rzecz, dzieciuchu. Czasami... naprawdę opłaca się znaleźć emocjonalne powiązanie ze swoim wrogiem. Ja wiem, że to może być ciężkie, ale... musisz też to wiedzieć. Ale wystarczy tej paplaniny na dzisiaj. Chodź, dzieciuchu, zdobądź moc empatii i niech... i... ha. I poprowadźmy to po prostu przedstawienie na drogę. Jej, kolejna moc! I możemy też czytać wspomnienia i uspokajać koszmary. Okej, wiecie co, to jest ciekawe. Bo z tego, co teraz się orientuję, to... znaczy, że my... te koszmary możemy spotkać też tutaj. O, i przy okazji, patrzcie, nasz znajomy rycerz znowu się pojawił. Kolejny nosiciel księgi Esopa. Słowa ostrożności, podróżniku. Bądź ostrożny, czego się uczysz. Prawda może być... biąca. Okej, jesteśmy tutaj. Czy jesteśmy w miejscu, gdzie jest teleport? O. Siostra? Siostra, pomóż proszę. A ja wiem, że nie wiem, gdzie jestem, że tak to nazwę, ale... A, dobra, już wiem, gdzie jestem. Dobra, tutaj. Okej, zaraz tu pewnie zginę, ale dobra, warto i tak wiedzieć, gdzie jestem, po co tu jestem. Okej, i dobra. Dobra, dziękuję bardzo pięknie, siostra, za ten koncert, ale może poczekać jeszcze te kilkanaście minut, aż skończę odcinka. Dziękuję ci bardzo. Oczywiście koncertować sobie możesz, ale wstań się trochę w miarę ciszej. Jeśli już musisz, oczywiście, bo wiesz, no. Nie wiem, jak YouTube zareaguje na twoje granie na ukulele. Pamiętaj, że YouTube nie lubi różnych dziwnych rzeczy, więc no. Tak, wiem, siostra, ale YouTube nie lubi bardzo dziwnych rzeczy, więc... to, czy grasz coś konkretnego, czy nie, to dla nich nie ma pewnie znaczenia, znajdziecie. A, i przy okazji zapomniałem sprawdzić też, jakie mamy tym razem cechy, takie charakterystyczne dla naszej postaci. Więc pozwólcie, że szybko to zobaczę.
Muscle weakness. O, ledwo odrzucam wrogów, kiedy ich trafimy. To powiem wam szczerze, chyba to jest najgorsze, co może być dla tego. Dla tego boksera całego. Brawo! Nie! Czy wy to widzieliście? Jak? Nie, to była taka dobra postać! I jeszcze piesek mi się rozszczekał, więc... Wiecie co? Wiecie co po prostu? To? Wyobraź sobie, siostro, to jest po prostu rycerz. Z taką po prostu chorobą, która nazywa się karłowatość. Jest mniejszy. Tak. Ale ja i tak biorę boksera i powiem wam szczerze, raczej już tego podejścia nie zrobimy, bo mamy te pół godziny. Więc zostawimy to tak jak jest i cóż, no... Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że jakkolwiek wam się to podoba. I cóż, że chcecie nadal oglądać moje wypociny w Roach Legacy. Bo ja mówiąc szczerze, z chęcią sobie pograł dalej. Ej, patrzcie, ja, zbugowałem grę! Siostra, czy ty to widzisz? Dobra, no i takim dziwnym akcentem kończymy właśnie ten odcinek. I cóż, jeśli chcecie dalej, to zostawcie tego kciuka w górę, wiem, że zazwyczaj o to nie proszę, ale teraz naprawdę chcę wiedzieć. Czy chcecie widzieć dalej moje zmagania i lamienie właśnie w Roach Legacy 2? Czy jak ja to mówię, Lama Legacy 2 albo Lam Legacy 2? I cóż, jeśli zobaczę jakikolwiek pozytywny odzew, bądź dobrą oglądalność, to oczywiście kontynuujemy przygodę, jeśli nie, no to na jakiś czas się z tym wstrzymuję i kiedyś jeszcze do tego wrócimy. A póki co dziękuję wam bardzo za uwagę, no i tym dziwnie latającym akcentem kończymy, więc trzymajcie się i hej, hej!